Trek, dzisiaj sporo śmiechu z tymi twoimi skokami masz. Ja, jak opowiedz, co tam się stało w drugim, a co teraz w tym ostatnim skoku? No, przygody dziś były dość takie, także no, w tym drugim treningowym trochę przesadziłem z aktywnością i tam musiałem trochę rękami machać przed samym odbiciem. Nie wiem, czy tam dotknąłem w ogóle ziemi przed tym, ale jeszcze w miarę się z tego wybroniłem. A teraz trochę sobie rezerwy zostawiłem, ale to znowu mi poleciało trochę za bardzo do przodu. Dobrze, że tam ciąg był, bo by było biednie, ale ogólnie w porządku. Czyli cały czas eksperymentujesz? Właśnie nie, samo tak wychodzi. Raczej to samo się staram cały czas skakać, tylko po prostu no, tu jest o tyle, ta skocznia jest taka specyficzna, że tu jest, się jedzie dosyć stromo i jest dosyć takie gwałtowne przejście. No i jak się trochę przesadzi, no to można sobie pomachać trochę rękami na rozbiegu, tak, w tym drugim skoku, ale myślę, że już powinno być pomału lepiej. Biodrek, ty jako jeden z pierwszych zawodników naszych zacząłeś przygotowania do tego sezonu. Czy teraz czujesz, że już jakieś zmęczenie przyszło, czy raczej cały czas czujesz się taki w dobrej formie i masz tego powera takiego? Znaczy się z treningiem teraz trochę zelżyłem, także no, bo teraz te Grand Prix, no, w tym tygodniu tak trochę luźniej sobie zacząłem trenować i myślę, że ta noga dochodzi trochę do siebie i też te skoki zaczynają być coraz lepsze. No wiadomo, że się nie szykuje nikt się chyba nie szykuje na te letnie zawody, ale myślę, że każdy chce skakać jak najlepiej nawet w tych letnich, no bo wiadomo, zawody są zawody i to jest sprawdzian i tu trzeba po prostu być w miarę przygotowany do tych zawodów i skakać jak najlepiej, bo to nie ma jakiegoś takiego odpuszczania, tylko po prostu się skacze, co się umie, no, czasem się nie umie. Masz jakąś niespodziankę, szykujesz, albo czym nas zaskoczysz w niedzielę? Nie wiem, jak dojadę do progu, to będzie dobrze, no zobaczymy. Nie no, raczej staram się wyczuć tą skocznię, no, na czym w sumie starałem się wyczuć tą skocznię. A w niedzielę to już raczej nic nie ma co kombinować, poprawiać, tylko skakać tak się skacze, tak się umie i trochę w wiaterku pod narty i można fajny wynik zrobić. Nie żal ci tego miksa, że nie skoczycie? No na pewno by było ciekawie poskakać, ale nie ma jeszcze są, dziewczyny są za młode i jeszcze myślę kilka dobrych lat, żeby po prostu doszły do takiego w miarę jakiegoś poziomu, żeby mogły rywalizować pierwszy na kontynentalu, a potem na Grand Prix, no i miksy, no a myślę, że tak, no jeszcze kilka lat. Aha, może twoja córka? No, ale jeszcze do tego się trzeba potem łapnąć, nie? Bo tylko dwóch skacza, a my mamy naprawdę bardzo, bardzo dobrą drużynę i każdy skacze naprawdę super, także do tej dwójki też się trzeba łapnąć, także to nie jest takie proste. Dzięki, Piotrek, i powodzenia w niedzielę. No, dzięki.